Witajcie, w tym materiale pokażę, co zrobić, gdy nasz komputer się nie włącza lub włącza się w trakcie pracy. Zazwyczaj takiego problemu będzie zwinien zasilacz. Można to w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Jest do tego ci na potrzebne testy w zasilaczy bądź też multimetr. Ja to pokażę na przykładzie multimetru. Nasz zasilacz musi być wyposażony w gniazdo Molex, a jeśli nie jest wyposażony, to potrzebna będzie nam taka prosta przejściówka z gniazda SATA na gniazdo Molex. Krokiem pierwszym jest oczywiście wyłączenie zasilacza. To właśnie teraz uczynię. Niestety krokiem musimy znaleźć w naszej obudowie komputera gniazdo SATA bądź Molex. Gdy podłączamy, w przypadku jeśli nie mamy gniazda Molex, tą przejściówkę. I teraz uruchamiamy nasz multimetr i wybieramy zakres mierzenia prądu, prąd stały, zakres wystarczy do 20 V. Następnie nasze sądy miernika wpinamy tak. W przypadku mierzenia linii 12 V minus masę naszego miernika wkładamy do czarnego kabelka, a czerwony dodatnią sondę do żółtego gniazda. Teraz tak swobodnie niech leży, żeby się nie ruszało, bo wtedy będzie pomiar nie pełny, niedokładny. Może włączyć wyświetlenie. Uruchamiamy teraz zasilacz i włączamy komputer. Jak można zauważyć, multimetr wskazuje 12 V, no ponad 12 V, 23 V. Jest to, mieści się to w normie ATX. Ja teraz tutaj gdzieś powinna się wyświetlić tabelka, która przedstawia tą normę. Drugim krokiem w przypadku, jeśli patrzymy na nasz zasilacz, jeśli napięcie się mocno waha, to znaczy, że zasilacz jest uszkodzony. Jeśli, jak widzimy, w tym przypadku napięcie jest cały czas takie same, to znaczy, że zasilacz jest w pełni sprawny. Ale oczywiście trzeba też sprawdzić drugą linię 5 V, czyli wypinamy naszą sondę. Jego też ujemny. Tutaj sobie przepnę, żeby się nie zwarły kable. Jest 5,7 V. Jak widzimy, tak samo, czyli zasilacz jest w pełni sprawny. Też możemy włączymy sobie komputer. I już na tej podstawie możemy ustalić, że zasilacz jest sprawny. To napięcie, które trzeba znika, to po prostu są rozładowujące się kondensatory zasilacza. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału.